Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną For Detailer i ich Yellow Candy Intense Shampoo, czyli intensywny szamponik. Co do tego szamponu? Kilka dni temu, czyli film wcześniej można powiedzieć, dwa dni, trzy dni, nie wiem, to w zależności jak mi się to wszystko poskłada. Ja film nagrywam we wrześniu 2020 roku. Więc tak, wracając do szamponiku. Dla mnie jest to samo, co ten szampon budżetowy. To samo. Ten sam zapach. Możliwe, że ten jest może minimalnie troszeczkę gęściejszy. Wiśnia. Wiśnia. Jak dla mnie ten jest może bardziej taki intensywny, jakby bardziej zagęszczony, ale to niewiele więcej. Niewiele więcej taki. I tutaj zresztą właśnie. Tu jest ciekawe, bo tu jest napisane, że jest. Powstał przy współpracy z zawodowymi detailerami. A ten z kim powstał? Jestem bardzo ciekawy, bo dla mnie to jest moja subiektywna opinia. To jest ten szampon. Z tym, że jest rzadszy. I dlatego tego dajemy 10-15 ml na 10 litrów wody, tego 20-25. I teraz ile tu jest budżetu tak naprawdę w tym szamponie? No właśnie. Tu mam tego pół litra, w sumie to wychodzi na jedno. Także no, ja widzę tak ten budżet. Co do tego szamponu, zachowuje się identycznie jak ten szampon. Podobne wypłukiwanie. Zresztą, zobacz, pH tych dwóch produktów. Tutaj zmieniłem też miernik lakieru, bo tamten stwierdziłem, tamten upadł mi i on zaczął wariować. Podczas właśnie, jak pokazałem pH tego szamponu, upadł mi i on później jakoś tak przeskakiwał, kurczę, i nie bardzo chciał łapać, więc stwierdziłem, że wrzucę
miernik pH, który nie lubi gęstych i on przy gęstych roztworach zaniża srogo i tutaj wyszło śmieszne stężenie tego i tego produktu, ale za to, jeżeli ciecz jest w miarę płynna, pokazuje bardzo dobrze. Więc tak jak było widać, pH 7, to nie ma tematu. Zobacz, jeżeli chodzi o kwestie płynności, koloru i pH tych dwóch produktów. Tak jak było widać, dla mnie to jest toczka w toczkę. Kurczę, i nawet nie widać za bardzo, żeby ten był aż tak dużo gęściejszy. Tak naprawdę, kurczę, no ten jest troszeczkę, bo nawet wąchając ten szampon, ta wiśnia jest taka intensywna, naprawdę intensywna, bardzo fajna. A ten, też taka łagodniejsza, ale też wiśnia. I jeszcze raz powtórzę, moja subiektywna opinia. To są dwa takie same szampony. Z tym, że ten jest rzadszy, ten jest gęściejszy. I ja tylko taką różnicę między nimi widzę. Nic poza tym. Więc For the Tyler poszło w budżet ze zmianą butelek tylko, kurczę. I rozcieńczając, no to rzeczywiście budżetowo, to można to nazwać budżetowo. Rozcieńczając szampon, który był u nich można powiedzieć typowo detailerski, bo przy współpracy z zawodowymi detailerami. Więc tutaj rozcieńczyli go i powstał budżetowy produkt, który cenowo tak samo wychodzi jak ten. A może nawet i zaraz, bo jak tutaj mamy pół litra, 10 ml, czyli w setce mamy 10 razy myć, to mamy 50 myć. Tutaj mamy 20 ml. Na 10 litrów wody, czyli 5 razy, tu mamy 50 myć, 5 razy myć, czyli momencik, dziadzia liczy. 20 ml na 10 litrów, czyli tu mamy litr, czyli w setce będzie 10 myć, przepraszam, 5. 5 myć, 5 myć w setce, setek mamy 10. 50 myć. Chciał, nie chciał, jakby tego nie ugryźć, mamy detailerski, budżetowy, który wychodzi tak samo. Kurczę, nie wiem. Moja subiektywna opinia, powtórzę jeszcze raz tak samo. Ktoś nas robi w balona. Marketing, jeszcze raz marketing. Zapakować mniejszą butelkę, większą butelkę, brzydszą butelkę, nazwać to budżetowym, rozcieńczyć troszeczkę produkt, i kasa się kręci i powstaje nowy produkcik. Ja niestety tak to widzę. Jeszcze raz powtórzę, żeby nie było, moja subiektywna opinia, moje odczucia co do tego produktu i do tego produktu. No dobra, myślę, że nie będę więcej przymulał, a może inaczej jeszcze, bo to, że wpadłem na to, że to są podobne szampony, przypadkiem.
I For the Tyler w sumie sami sobie strzelili w kolano, bo kupiłem cały zestaw tego i za chwilę pojawiła mi się informacja, że jak zakupię coś za 10 zł, to wysyłkę mam gratis. Więc za 15 zł kupiłem ten szampon. 15? Chyba tak. 15 zł chyba kosztował. Mhm. Tak, tak. 15 zł kupiłem ten szampon. Nie pamiętam, ile ten kosztował. Nie pamiętam. Kurczę. Kurczę, no nie pamiętam ceny, bo być może, że cenowo tutaj będzie wychodzić rzeczywiście korzystniej za litr tego produktu, więc powiedzmy, że będzie budżetowo. I zakupiłem ten szampon i kurczę, odkręciłem jeden i drugi i sobie myślę, no kurczę, mówię, co oni? Nalali mi ten sam szampon i od razu pierwsze co to mycia, od razu dwa wiadra w oddzielne, jeżeli chodzi o szampony i odczucia tak naprawdę co do mycia identyczne. Tak naprawdę jakby mi ktoś postawił wiadra i powiedział, że będą te dwa szampony i nie mówiąc mi, do którego wiadra naleję któryś z tych szamponów, nie wyhaczyłbym. Nie ma szans. Nie ma opcji w ogóle. Mycie, domywanie, wypłukiwanie, to jak się zachowują te szampony, identycznie. Po prostu toczka w toczkę. No dobra. Myślę, że będę kończył. Dzięki za obejrzenie. Myślę, że For the Tyler szczęśliwy z tego tytułu nie będzie. Przykro mi bardzo, ale ja no, staram się być obiektywny. I tak widzę te szampony. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!